Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Moi drodzy, przed nami prawdopodobnie fenomenalna bitwa, a przynajmniej fenomenalny wynik, fenomenalne strzelanie. Przeglądałem powtórki, tak jak wczoraj, czy przedwczoraj robiłem materiał z tymi odpowiedziami do Q&A i ta powtórka miała się tam znaleźć, ponieważ no, wiele nawet mistrzostw świata, jak przysyłacie, to kurczę, nie ma czasu. Znaczy nie ma czasu, nie o to chodzi, że nie ma czasu, nie ma kiedy pokazać, no bo nie mogę wrzucać po 5 bitew dziennie na kanał, bo nikt tego nie będzie oglądał, w końcu będzie przesyt, prawda? Tak więc zobaczyłem, że jest Isem, właśnie tymże opancerzonym, dodatkowo delikatnie Isem, no w pewnym sensie opancerzonym powiedzmy, świetny wynik, Mistrzostwo Świata, ale później zobaczyłem, że to jest bitwa na ósemkach. O kurka, no taki wyjazd tu? No, tutaj muszę przyznać, że limit szczęścia się wyczerpał, bo kurka wodna, cztery czołgi jakby salwę puściły. Chyba też się nie spodziewali takiego wyjechania. Oczywiście to jest zmodyfikowana mapka, tak? Nowy układ mapki, pamiętajcie. No, także zobaczyłem, że to jest na ósemce, sobie pomyślałem, kurka wodna, tyle nastrzelał na ósemkach, Isem, a teraz odpaliłem bitwę i widzę, że kolega ma zaledwie 5 pocisków podkalibrowych, co się dosyć rzadko zdarza, bo zazwyczaj, no przynajmniej tak jak u mnie, no to wozi się 8, 10, czasami pół na pół, różnie to jest. Tutaj kolega ewidentnie wozi mało tych pocisków. Nie udało się. Jeden już zmarnowany, czyli zostały 4. Zaledwie. No i bitwa tak nie za bardzo. Oni tutaj mocno atakują dosyć. Ciekawe, co to będzie. Tak jest. Pamiętajcie, że te cycki w Oni można tam walić spokojnie. Najpewniejszy strzał jest właśnie. Pancerz na dole. No, na dwoje babka wróżyła. Zwłaszcza, że tu mamy ile? 217? Ach, to pięknie weszło. 217. Tak jak myślałem. No, nie jest to dużo. Pięknie. Mamy 1000. Oczywiście tych 1000 będzie dużo tutaj. Naprawdę dużo. Aż powiększę, kurka, mapkę. Jestem ciekawy, jak to kolega tu... Zróbmy tak. No nie, przesadziłem z tym powiększeniem mapy. Może tak. Dobra, no trochę czołgów tu jest. Jak gramy tak na ósemki jakieś, które groźne są, to tak trzeba zagrać tak, żeby jak najmniej zebrać. Zresztą kolega tu w czepku urodzony, bo full hapsa ma jeszcze, a mógłby już praktycznie w garażu być. O, mamy tam ISA 2, więc wystarczy wyczekać, jak on strzeli i po prostu na przeładowaniu go łapać cały czas. Tak jest. Mamy kolejny strzał. Kolega już przerzucił na zwykłe. Został mu jeden pocisk podkalibrowy. Mamy te 44. Oj, tu objeżdża te 29. Te 29 oczywiście tam nerfa delikatnego, ale on jest ciągle groźny. A tu jest kolega chyba niewyspotowany był w ogóle. Także super. O, ciekawe, czy ten też wyjedzie pod lufę. Wyjedzie. Pięknie. Ale 25 mu zostało. 2100 mamy. Na razie całkiem przyjemne strzelanie. Okej. Okay. Była szparka i akurat szparkę udało się trafić. Nie zawsze jest tak prosto. Dobra. Jedziemy dalej. Sytuacja robi się troszeczkę niewesoła, aczkolwiek ten jest na skończenie. Jak się przeładuje, tak jest. No, został groźny przeciwnik. Jest 3. Dla tutaj kolegi 175 penetracja. O, już jest na golda przerzucone tego ostatniego. No i to rzeczywiście się przyda, jeżeli przodem będzie ten IS-3. Bo z penetracją 175 to jest różnie. To jest loteria tak naprawdę. O,
Jest! No i należy się tym cieszyć, bo już się skończyło, dobre. Cały czas kolega 100%, no kurde. No ale to jest to, że czasami, jeżeli gracze są na tym punkcie uczuleni, to podświadomie nawet grają tak, że nie wychylają się na przeciwnika, żeby strzał za strzał. Nawet jak im się to w pewnym sensie opłaca. O, tamten się wychylił, ale zobaczcie jak dostał. Wejdzie? Nie. Jest skorpion. Nie widać. O, będzie go widać. Aj. Na Haeka było przerzucenie. Ale gdyby nie było, pewnie strzał mógłby być oddany. Czy on się wychyli w ogóle? Utonął sojusznik w M4-49. No przepięknie się dzieje. O, nie no. Jest. Niestety pierwsze trafienie czy za 425. A ten wrak tutaj zrobił dobrze. Ale weszło. O, tam Visa 3, no czasami wejdzie, czasami nie wejdzie. Różnie to jest. W zależności, tak? Zależne jest, czy będziesz celował, czy nie będziesz celował. Dobra. No ten IS-3 byłby ogromnym problemem, gdyby nie pomógł ten T-44, który bardzo pomógł w tym momencie. Tu ten pancerz zdradziecki, kurka z boku, ale dupsko wystawił, no to można było. Niestety schowa się pewnie. Co on robi? Nie, no idzie do domu, no kurka. Nie, no zamiast się tam... Masakra. Zamiast się schować, to po prostu sobie jedzie dalej. No dobra, mamy 3800, to i tak nie zapowiada tego, bo wynik tu jest o wiele wyższy. A zostało już niewiele czołgów, czyli co tu się zdarzy? Mamy dosyć groźne czołgi. Lansen, T-44, w rękach dobrego gracza jest też spoko. No, Sztuer Emil, o, nie polecam. No ma rąbnięcie, no i... Nic innego. Sztuer Emil, bardzo taki niszczyciel. Nawet nie powiem sytuacyjny, bo to jest oczywiste, tylko taki topornie sytuacyjny. Jakby był szybszy, to pewnie wtedy można by było coś więcej nim zdziałać. Czyżby była taka sytuacja, że oni zniszczą te wszystkie, a kolega tu będzie bronił bazy? I stąd się narodzi ten wynik? Zobaczymy. Typowy układ, czyli kamień krzaki. Kurka. No mają duże siły, no. Tutaj tak naprawdę kapować to jest samobójstwo, bo... Kamień krzaki to jest zawsze ta sytuacja, że nie wiadomo, kiedy ktoś w nas strzeli. Gdyby osobno były te krzaki, powiedzmy osobno kamień, to jeszcze. A tutaj mamy takie dwa w jednym, czyli chowamy się za kamieniem, jesteśmy w 100% bezpieczni, no chociaż babok jest, no mógłby tu coś tam podziałać jeszcze, ale można powiedzieć, że jesteśmy w 100% bezpieczni i później jeszcze sami decydujemy o tym, kiedy... Wyjedziemy w krzak i z niego, nie będąc wykrytym, po prostu oddamy strzał, a później od razu za kamień, także, kurczę. O, oj, ale ich jedzie. O, kolega się zagapił trochę. Ja się nie spodziewałem też, że oni tu nagle wyskoczą. Myślałem, że tam bazy będą bronić. Ale to był funks! No, wiedziałem. Dziadostwo. Oj, nie wesoło. Z Lansenem kolega se tu poradzi? No to kurczę. Jeszcze T-44 wali.
Czyżby wysadzenie będzie Lansena? No bo tu nie widzę innej możliwości. Znaczy no... Ciekawe jak zagra ten no, Lansen. Tak naprawdę mógłby na tego Isa wyjechać i go po prostu, kurka... sklepać totalnie, no. No. Że ma 100%, a kolega ma... Uwaga. Co to, kurka, było? Co to przed chwilą było w ogóle? Nie rozumiem, no. Nie no, nie wierzę. Nie wierzę. To się nie... Patrz, jeszcze ten wali. Nie, kurka, nie. Po prostu nie. Przecież Lansen wyjechałby na niego chamsko i po prostu go sklepał, no. Tego Isa. Kolega ładnie zmienił. No to była jedyna szansa Haeki, ale myślałem, że będzie, no nie wiem, wysadzenie magazynu, coś takiego. A przecież tu, zobaczcie, dwa czołgi były. Zanim tamci wrócą, to mogli tu mielonkę zrobić z tego Isa. Ten ma 903 życia jeszcze, kurde. O, nie wierzę. Co za akcja? Cytując klasyka, co za porypana akcja. Jeszcze bach, na koniec. Medal Radleya Waltersa. Kurka. Nie no. Co tu się stanęło, to... nie powiem jak. Dobra, koniec tej bitwy, no. No Lansen naprawdę... na własne życzenie to przegrał. No, stuprocentowy Lansen, do licha. Dobra, moi drodzy, koniec. Dobra, wynik wygląda tak. Kolega zdobył M-kę, co nie dziwi chyba. Drugą gwiazdeczkę, medal Radleya jest, jeszcze jest stalowa ściana, kurka wodna. I mamy przepiękny wynik jak na ósemki i bitwę siódmym tierem. 6487, przepiękny wynik, 8 fragów, 2256. Kurka wodna, expa, no, bardzo wysoki exp, mega wysoki exp. Czy tutaj jest, no, asysty jeszcze 600 wpadło i kolega zarobił, zobaczcie, na tej bitwie 98 tysięcy tutaj. To jest coś. Dobra, niezwykła to była końcówka, no. Tego nie myślałem, dwa czołgi mieli, T-44 i jeszcze Lansen. Jedynie wysadzenie wchodziło w grę, no podpalenie. Wysadzenie, podpalenie tego Lansena pierwszym strzałem, no i wtedy okej. Okay. Nie spodziewałem się tego, co tutaj się stało, naprawdę. Dobra, dzięki za powtóreczkę. Mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało. Żegnam się z wami, do usłyszenia.